każdą liczbę naturalną n można przedstawić w sposób jednoznaczny w postaci iloczynu kolejnych liczb pierwszych w pewnej potędze. 2 do potęgi alfa 2 razy 3 do potęgi alfa 3 razy 5 do potęgi alfa 5 aż do jakiejś liczby pierwszej p podniesionej do potęgi alfa p. Wykładniki są całkowite i większe lub równe 0. Wobec tego kwadrat dowolnej liczby naturalnej n można przedstawić w postaci kwadratu takiego iloczynu. Przypomnijmy, że dowolna liczba naturalna m do potęgi alfa podniesiona do kwadratu da nam m do potęgi 2 alfa. Zatem n kwadrat po rozłożeniu na czynniki pierwsze będzie miało taką postać. 2 do potęgi 2 alfa 2 razy 3 do potęgi 2 alfa 3 razy 5 do potęgi 2 alfa 5 aż do p do potęgi 2 alfa p. Wykładniki alfa w liczbie n były dowolne, ale w każdym wykładniku w n kwadrat występuje dwójka. Wynika z tego, że kwadrat dowolnej liczby n po rozłożeniu na czynniki pierwsze ma wszystkie wykładniki parzyste. Zatem, wiedząc to, postarajmy się rozwiązać następujące zadanie. Mamy daną liczbę naturalną k, której dziesiętny zapis ma taką postać. Pytamy o to, czy liczba k jest kwadratem jakiejś liczby naturalnej. Spróbujmy rozłożyć ją na czynniki pierwsze. Przez co dzieli się liczba k? Przez 2 nie dzieli się, ponieważ nie jest parzysta. Ale widzimy, że dzieli się przez 3. Zatem w rozkładzie na czynniki pierwsze występuje trójka w potędze większej od 0. Czy liczba k dzieli się przez 9? Nie dzieli się przez 9. 9 to 3 do potęgi drugiej. Zatem liczba k po rozłożeniu na czynniki pierwsze nie ma trójki w potędze większej niż 2, ani w potędze drugiej. Zatem występuje tylko w potędze pierwszej, zatem wykładnik nie jest parzysty. Wniosek z tego taki, że liczba k nie jest kwadratem żadnej liczby naturalnej. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.